Powoli ku końcowi zmierzają prace związane z modernizacją filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kościuszki 2, ale w przyszłym roku najprawdopodobniej czekają nas kolejne prace związane z rewitalizacją Tczewskiej Starówki. Mowa o remoncie głównej siedziby biblioteki ponad 170-letniego budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Generalnie program rewitalizacji Starego Miasta jest programem bardzo szerokim i dlatego też w nim udało się jakby dołączyć do tego programu aż dwie biblioteki, czyli Bibliotekę Główną przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego i tą bibliotekę przy ulicy Kościuszki, która jest w trakcie budowy. Budowa biblioteki przy Kościuszki kończy się, tak jest zaplanowane i tak wszystko na to wskazuje, że skończy się 15 grudnia. Następnie zacznie się wyposażanie tej biblioteki i przeprowadzanie zbiorów. Co z biblioteką na ulicy Jarosława Dąbrowskiego? No, ta biblioteka jest wpisana do programu. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku remont ruszy. Już oczywiście jest zakończona dokumentacja, jest pozwolenie na budowę. No, najważniejsze jest to, co zagraża temu budynkowi, czyli generalnie stara, blisko 170-letnia jest to konstrukcja. Przede wszystkim trzeba wymienić konstrukcję dachową oraz odciąć ten budynek od wilgoci, odciąć od wody. A więc trzeba zaizolować różną metodą piwnicę, odkopać ten budynek od zewnątrz i tak dalej. To są najważniejsze kwestie, ale poza tym będą też oczywiście wymienione wszelkie instalacje, tak żeby ten budynek, który ma 170 lat, no, na te kolejne setki lat był przygotowany i odpowiednio zakonserwowany. Roboty mogą kosztować kilka milionów złotych. Dokładną kwotę poznamy po otwarciu ofert przetargowych.